Witajcie. Ostatni gatunek, który wyszedł w cudzysłowie z lodówki, to jest Lasius flavus. Mrówki były w takim pojemniczku zabezpieczone folią izolacyjną, temperatura 4-5 stopnie, czas hibernacji 5,5 miesiąca. Zobaczymy, jak nasze królowe sobie poradziły przez ten okres czasu. Opakowanie już mamy otwarte i wyciągniemy sobie nasze królowe. Zobaczymy w międzyczasie, co się z nimi dzieje. A już nie wiem, czy będziemy łapać ostrość. Próbówki są dosyć chłodne jeszcze i może zająć tutaj ryzyko, że będą nam zaparowywały, co się właśnie dzieje. Na razie na zewnątrz, ale ja przynajmniej widzę. Czekamy ostrość. Królowa żyje wraz z potomstwem. Odliczymy sobie, jak nasze królowe się mają. Następna kolonia z królową i z potomstwem. Brak wody. Próbówka trafiła do lodówki z wodą, a jak widzicie, mimo wszystko gdzieś odparowała. Ta wata praktycznie jest sucha, królowa żyje, także będziemy ją przenosić. Jak gdzieś przeglądam jakieś posty na Facebooku, że kolonia komuś tam padła, bo nie była nawadniana, to nie ma się co dziwić, że gniazdo gipsowe jest w stanie odparować całą wodę. Zresztą w lodówce, pomimo tego, wydaje się, że powinna być dosyć duża wilgotność, to mimo wszystko taka nie zawsze panuje. Jest wszelkiego typu różnych produktów. Ta wilgoć jest wyciągana, w tym przypadku z mrówek. Sami wiecie, jak warzywa wyglądają, jeżeli długo leżą w lodówce. Spróbujmy sobie tutaj przerzucić. A i zobaczcie, mamy królową, która żyje i na dodatek, jak przetrzemy, posiada również dużą liczbę potomstwa. Także chyba teraz wystarczy dołożyć jej odpowiednich warunków. No ta niestety jest martwa, także ją odłożymy sobie i szybciutko przelecimy przez wszystkie pozostałe kolonie. No i jesteśmy po szybkim tutaj tym rozpakowaniu i takiej pierwszej segregacji. Większość królowych przeżyła. Raptem tutaj po prawej stronie mam odłożone 4 próbówki na tym podajniku. 3, które całkowicie do niczego się nadają. Czwarta, z której wyciągniemy tutaj potomstwo i które dołożymy do pozostałych królowych. No i policzmy sobie, ile nam z tego wszystkiego przeżyło. 33 kolonie nam przetrwały i raptem tylko 4 padły. To, co na pierwszy rzut oka rzuciło się w porównaniu do królowych Lasius Niger,
to to, że oczywiście nie, że ich więcej przeżyło, no bo to inna próbka była całkowicie, ale że większość królowych posiada mimo wszystko już potomstwo. To ja mogę tak oszacować na około 50%. Mrówki są dopiero wyciągnięte z lodówki, probówki są dosyć chłodne, także ja jeszcze je na jakiś czas przykryję tą folią, którą widzieliście na początku, z którego wyciągałem je, aby ten wzrost temperatury następował dużo, dużo wolniej, żeby one były przez jakiś czas jeszcze izolowane i żeby probówki nie podeszły wodą. Także dziękuję Wam ślicznie za poświęcony czas. Trzymajcie się. Cześć.